Witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska. Jak już... Janusia, skakuj na kanapkę. Skakuj sobie już. No. Idź, połóż, Jak już zauważyliście, coraz więcej u mnie wianków przybywa, kompozycji. Już robię, słuchajcie, na zamówienia dla moich klientów. No oczywiście zapraszam Was też, jak będziecie chcieli, cały czas robię kompozycje, mogę robić na zamówienia. To wszystko naprawdę cały czas u mnie przybywa, zmienia się, tworzę, więc dzisiaj, słuchajcie, już właśnie wchodzimy powoli w te sztuczne i dzisiaj chcę Wam pokazać taki, kupiłam na giełdzie kwiatowej wianek wiklinowy. Różne kupiłam, i takie mniejsze, i większe. I chcę Wam dzisiaj pokazać trzy fajne wianki, jak zrobić wianek na znicz. W środek sobie wstawimy znicz, a później oczywiście pokażę Wam zbliżenie już ze zniczem, jak to fajnie wygląda właśnie na pomnik, żeby położyć i kwiaty na wszystkich świętych sztuczne, ale ja chcę zrobić w różnej kolorystyce, różne warianty. Tutaj sobie już przygotowałam taką jesienną kolorystykę, więc no po prostu już działam na wszystkich świętych, więc robię wianek na znicz, na pomnik, na wszystkich świętych już pod kątem, ale jeszcze w takiej kolorystyce trochę jesiennej, więc zapraszam do oglądania. Oczywiście nie mogłam się powstrzymać, żeby nie wziąć kasztanów, miechunki, czy jeszcze pójdę sobie pozbieram żołędzie i słuchajcie, cały czas suszę, zobaczcie, tak jak robiłam wtedy wianek z kasztanów, to tak właśnie pękają te kasztany, prześlicznie, prawda? Jeszcze wianek mu się nadal suszy, więc jeszcze nie pękają, ale takie poszczególne kasztany, no je są przepiękne. Więc używam je do wszystkich dekoracji, a tymczasem ładną kompozycję robię do połowy wianka, żeby wyeksponować ten wiklinowy wianek. Działam! Thank you.
Widzicie, moi drodzy, to jest moja pierwsza kompozycja wianka do znicza. Oczywiście zbliżenie zrobię, pokażę wszystko. I teraz, słuchajcie, zapraszam do numer 2. Numer 2 zrobię może też na tym dużym wianku? Zrobię na tym dużym wianku. A później zrobię malutki wianek. Trzeci będzie malutki. Więc ten zrobię w innej kolorystyce. Już nie jesiennej. Podłożę sobie jesienne. Idę po drugą kolorystykę. Słuchajcie, po jesiennej kolorystyce druga moja ulubiona kolorystyka, biało-różowo-fioletowa. Uwielbiam te kolory. Nawet w ogrodzie u mnie jest przewaga kolorów różowych i fioletowych i białych. Bo je po prostu, to dla mnie taka harmonia, zestaw taki po prostu pasujący do wszystkiego. Więc słuchajcie, działam. Zapraszam do oglądania.
chciałam. No i tak się prezentuje, czyż nie pięknie, naprawdę tak naturalistycznie bardzo. Uwielbiam takie nawet tworzenie z kwiatów sztucznych, takie kompozycje bardzo naturalistyczne, bardzo takie lekkie. Staram się te kwiatki też ze sobą gromadzić, tak jakbym bukiety mogła tutaj tworzyć na tych wiankach. Więc słuchajcie, dziękuję bardzo z całego serca wspierającym kanał. Dziękuję bardzo za oglądanie, za polubianie. Oczywiście czekam na Wasze subskrypcje. Więc widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia, pa!